W związku z powodzią na południu Polski w tym tygodniu w Wieluniu ruszyły zbiórki najpotrzebniejszych artykułów dla tych, którzy stracili niejednokrotnie dobytek swojego życia. Jako pierwsza zbiórkę zorganizowała Ochotnicza Straż Pożarna z Wielunia w swojej siedzibie przy Kilińskiego. Zbieramy dary dla powodzian, które będą przekazane w Stroniu Śląskim dla tamtej miejscowości. Ludzie przynoszą co mogą, pytają się, dzwonią do naczelnika, on wszystkim kieruje, także myślę, że to idzie sprawnie. To, co widzimy, to są środki podstawowe, czyli długoterminowa żywność, środki czystości, pomocy, to jest wtedy w tej chwili najbardziej potrzebne. Tak, najbardziej potrzebne. Koksy, jakieś długoterminowe środki, tak jak, że tak powiem, mydła, jedzenie w puszkach. Woda. Tam jest ogólnie wszystko potrzebne. Wszystko potrzebne. Niestety. Warto zauważyć, że wieluńscy strażacy ochotnicy w czwartek nad ranem wyjechali z pomocą do powodzian. Pierwotnie miało to być w Stronie Śląskie, ale tam pomaga wojsko. Ostatecznie strażacy z Dąbrowy, Rudy, Gaszyna i Wielunia udali się na teren gminy Wleń, gdzie w bardzo trudnej sytuacji są mieszkańcy Pilchowic. Nieco później uda się tam również burmistrz Wielunia wraz z psycholożkami z drugiego liceum ogólnokształcącego. Później się zamieniamy, w sobotę jedzie następna ekipa. Aha, czyli będzie jeszcze drugi rzut jakby. Tak, 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 tak. Ile będziemy mogli, tyle pomożemy. Jest co robić, bo wszystko jest w ruinie praktycznie, więc tak, o to chodzi. Zdecydowanie tak. Jak to mówią, Bogu na chwałę, ludziom na ratunek. Najpotrzebniejsze artykuły mieszkańcy Wielunia przenosili w tym tygodniu również do kina Syrena. Tutaj zbiórka trwała przez 2 dni. W warsztatach budowlanych zespołu szkół nr 1, podobnie jak to było w momencie wybuchu wojny w Ukrainie, działa specjalny punkt, do którego można przenosić niezbędne artykuły potrzebne powodzianom. Miejsce zbiórki czynne jest od poniedziałku do piątku, od 12 do 18. Punkt pracuje również w soboty. Wszystko płynie z powiatu. Jak osoby prywatne, jak i Straż Pożarna przywożą wszystko do nas, my to przypakowujemy, a później będzie to wysłane dalej do potrzebujących. Więcej ludzi będzie sobie zdawało sprawę, że jest coś takiego, więc będą pewnie większe ilości tutaj przywozić, tak. No właśnie, kluczowe pytanie, jak długo ten punkt zbiórki będzie czynny, powiedzcie. Na pewno ten tydzień i następny jest planowany, dalej będziemy czekać na rozwój sytuacji. A w jakich godzinach można tutaj przynosić różne rzeczy? Od 12 do 18 głównie, jeśli ktoś nie może w takich godzinach, na przykład może tylko wcześniej, no to zwykle ktoś tu jest od nas, żeby to odebrać. Tak oficjalnie od 12 do 18, tak. To są takie rzeczy, o których zawsze się prosi w takich sytuacjach, czyli dużo wody, artykułów chemicznych, no i tych takich rzeczy do sprzątania. Tak, zgadza się. Przede wszystkim konserwy, rzeczy, które w miarę nie potrzebują wody do przygotowania, ponieważ jest jej mało. Półtora litrowe butelki wody najlepiej, takie, które łatwo może każdy wziąć dla siebie wypić. Co jeszcze? Przywożono także taczki, narzędzia do sprzątania po powodzi, kalosze, rękawiczki jednorazowe, rękawice robocze, gumowe, najlepiej do sprzątania już po powodziach, do pomagania. Chemia, środki czystości, na przykład szczoteczki do zębów, pasty, szampony, płyny. To są takie, można powiedzieć, pierwszej potrzeby rzeczy, których ludzie potrzebują na miejscu. No jeśli ktoś tam przywiezie jakieś rzeczy takiej, nazwijmy to drugiej potrzeby, to jest jakieś rzeczy takie dla przyjemności, słodycze i tak dalej, jak najbardziej przyjmiemy, no bo po zaspokojeniu tych pierwszych potrzeb, to tak dla podniesienia morale, nazwijmy to, tak. Takie rzeczy są potrzebne, owszem, ale głównie to ta pierwsza potrzeba. No jakby nie patrzeć, ludzie potracili, niektórzy wszystko, niektórzy bardzo dużo. Więc te rzeczy pierwszej potrzeby, tak jak tu kolega mówił, to jest najważniejsze. Punkt zbiórki przy warsztatach budowlanych zespołu szkół nr 1 będzie czynny również przez cały następny tydzień, codziennie od 12 do 18. Na pomoc powodzianom ruszyła także 9. Łódzka Brygada Obrony Terytorialnej. Na początku tygodnia na Dolny Śląsk przybyło 150 żołnierzy. W ramach pomocy dostarczono pojazdy średniej ładowności, łódź saperską, agregaty prądotwórcze oraz niezbędny sprzęt, w tym szpadle, kombinezony, kalosze do pracy w wodzie. Żołnierze 9. Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej aktywnie wspierali w tym tygodniu działania w rejonie Kątów Wrocławskich. Jednym z zadań było umocnienie przepustu pod autostradą A4 oraz zabezpieczenie cieków wodnych, aby zapobiec zalaniu miasta. W ramach akcji żołnierze sypali worki z piaskiem, zabezpieczali strategiczne miejsca wzdłuż rzeki oraz monitorowali stan Odry. Dodatkowo troszczyli się też o ochronę ujęć wodnych, zapewniając mieszkańcom Kątów Wrocławskich bezpieczeństwo dostaw wody.